Bulwarami Wiślanymi już raz się zajęliśmy. Udało nam się wtedy przyczynić do demontażu siatki od wielu lat zagradzającej przejście. Okazuje się, że bulwary kryją w swych zakamarkach niejedną tajemnicę. A o tym, że Kraków do Wisły ma się odwracać twarzą, nie plecami, coraz słyszy się tu i ówdzie. W podobnym tonie wypowiada się pan Kajetan, wskazując, że jednak plecy bardziej widać póki co. Jako zapalony kajakarz, przygotowujący się do występu w którychś z najbliższych igrzysk, boryka się nie tylko z prądami rzecznymi, ale także z wąskim gardłem ludzkiej pomysłowości. Zrozumiała dbałość o ekologię przysłoniła racjonalność i sensowność czynów. Za usytuowanie pojemników odpowiada MPO, ale robi to według wskazań krakowskiego zarządu komunalnego. Pan Kajetan udał się do biur, by ustalić pomysłodawcę usytuowania pojemników na odpady. Przyszedł tutaj do nas pan, który trenuje kajakarstwo. No i pływam sobie po Wiśle. I jest problem, tak, on pływa sobie po Wiśle i przy wejściu nad Wisłę na wysokości Urzędu Miasta Wydziału Kartografii i Geodezji zostały ustawione dzwony, które uniemożliwiają przejście z kajakiem. Kto to ustawił? Zostaną przedstawione. Naprawdę ciężko nam jest uzyskać zgodę na jakąś lokalizację. A ten tylko, że to nie da się... Ja propozycję, gdzie to przedstawić? A nie wiem, można pomyśleć, może coś wymyślę. Propozycja może być jedna. Włączyć myślenie i przesunąć kosze o 2 metry. Ale dziękujemy za deklarację poprawy stanu rzeczy. Na deklaracjach jednak się skończyło. Kosze jak stały, tak stoją. My zatem do rzecznika krakowskiego zarządu komunalnego. Nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek przy okazji wskazywania lokalizacji wskazywał również, że należy zostawiać jakiekolwiek przejścia. Myślę, że jeśli tak się dzieje, to jest to pewnego rodzaju niedopatrzenie. Oczywiście będziemy... Zmienimy to po prostu. Oj, chyba zaczniemy kolekcjonować deklaracje. Niemniej wydaje nam się, że sprawą powinni być zainteresowani radni dzielnicy. W końcu zostali wybrani po to, by dbać o dobro mieszkańców. Myślę tak, że na pewno macie Państwo rację, że te dzwony nie powinny stać w tym miejscu. Lepszą lokalizacją dla nich by było pewnie wyżej, gdzie by była możliwość dojścia do schodów. W zupełności się z Panami zgadzam. Wydawało nam się, że jest to dobra lokalizacja. Kwestia oczywiście, czy to miejsce, czy parę metrów dalej, no tutaj już nie jest to zależne od radnych dzielnicowych, żebyśmy chodzili i sprawdzali, czy kosze stoją we właściwym miejscu i nie przeszkadzają mieszkańcom w chodzeniu. Chociaż oczywiście powinniśmy na takie rzeczy zwracać uwagę. Na pewno również będziemy interweniować, żeby te kosze przenieść parę metrów dalej. Jeśli chodzi o interwencję, to wiemy, jak to się robi. Szybki telefon do MPO. Za całą politykę gospodarki odpadami komunalnymi odpowiada Krakowski Zarząd Komunalny. Ustawienia lokalizacji Krakowski Zarząd Komunalny. Na zlecenie wykonujemy usługę. Jeżeli nam wskażą, że ma być to na ulicy Jana Pawła II, to my tą lokalizację ustawiamy. Nasza rozmowa i decyzja podjęta. Nie będzie blokady w ogóle zejścia do schodów i tak dalej. To nie ma o czym rozmawiać. Jeżeli to tylko jest to dla mnie jak abecadło, wie pan. Och, żeby każdy, kto decyduje o czymkolwiek w naszym mieście, znał swoje abecadło. Na drugi dzień kosze przestawiono, tak jak się umawialiśmy. Ktokolwiek deklarował pomoc w tej sprawie, niech czuje się zwolniony. Już za was to załatwiliśmy. Skoro zejście zostało otwarte, postanowiliśmy z niego skorzystać i spacerując bulwarami co nieco popytać mieszkańców. Tu na tym odcinku jest trochę za mało ławek. Jak pan widzi, ławek nie ma. Toalety tak. To by było bardzo przydatne. Miło by było, jakby były trochę bardziej dostępne i Kraków byłby bardziej zwrócony w kierunku Wisły. Oj, nam też się to marzy. Od chociażby oświetlenie bulwarów. Ustaliliśmy, że odpowiada za nie Zarząd Dróg i Transportu. Chcieliśmy zasięgnąć informacji, ale okazało się, że... Informacji jako takiej tak, natomiast taki do nagrania, do przekazywania później, to my nie jesteśmy władzy. Nie zwiastuje to szybkiej rozmowy. Na wszelki wypadek zaopatrzyliśmy się w kanapki. No niestety nikt nie odbiera telefonu. No to podawałam wcześniej panu komórkowy telefon. Tak i... No to trzeba łapać pana telefona na komórkę. A ja na komórkę też dzwoniłem wielokrotnie i nie została odebrana ani razu. A
Czy my możemy się umówić na wypowiedź przed kamerą w takim wypadku? W tym momencie, na dziś dzień nie. Będziemy mogli to wyprowadzić. Dobrze, a w jakich godzinach? Znaczy, możemy to ustalić rano, że ja ustalę i przyjdę pana do godziny 10. Ponieważ nie mieliśmy pewności, czy chodzi o 10 rano, czy wieczorem, pokornie czekaliśmy do 22. I w sumie czekaliśmy ponad tydzień na wypowiedź Zarządu Dróg i Transportu, nie doczekawszy się jej wcale. Ktoś tu chyba ściemnia. Wyjaśnić jeszcze zapragnęliśmy tajemnicę zamkniętych zejść przy moście Powstańców Śląskich. Takie rozwiązanie nie wszystkim przypada do gustu. Nie, ja przed chwilą. Dokładnie chodzi o to, że tam nie ma zejścia bohaterów getta. Tak jest, ja to miałam. Właśnie, ale jak tam można zejść na dół? Trzeba wchodzić wszystko dodatkowe. Od tam uciecze. No właśnie, a to jest to, czy coś się da z tym zrobić? Ale to jest dlatego, że te schody są tam niebezpieczne. Bez barier. Tak, a w ogóle ta urwa nie jest ten schód nawet. Czy mogę pan do nas napisać listko, jak to nie pan koniec? Mogę, oczywiście. Prośbą o otwarcie tego zejścia i remontowanie tego schodu. Przepraszam. Zanim napiszemy, to jeszcze dopytamy. Mam świadomość, że prawdopodobnie i tak ludzie tamtędy schodzą, pokonując barierkę zabezpieczającą, natomiast nie zmienia to faktu, że to zejście nadaje się do remontu. Mamy tę świadomość, natomiast nie mamy środków na to. Oczywiście trzeba to będzie zrobić. Jakakolwiek przyszłość czeka Wiślane Bulwary, jest wiele bieżących spraw, którymi należy się zająć już teraz. Piękne słoneczne dni, krakowianie tłoczą się na jednym brzegu, podczas gdy przeciwny pozostaje w niełasce. Nie dziwimy się temu, skoro trudno się na niego dostać. Ale jak to w Krakowie? Albo nie ma na coś pieniędzy, albo nie ma odpowiedzialnych lub poczuwających się do obowiązku. Koniec odcinka to nie koniec sprawy. Opinie prosimy zamieszczać na internetowym forum programu. Jeśli mają Państwo ciekawą sprawę, bulwersujący problem, którym możemy się zająć, prosimy o kontakt.